2 kwietnia 2014 roku. Lech Majewski, reżyser filmowy urodzony w Katowicach, udaje się w podróż na festiwal filmowy w Bari, gdzie odbędzie się premiera jego nowego filmu Psie pole. Zdjęcia do tego obrazu realizowane były późną jesienią 2010 roku, w przeważającej mierze na terenie Katowic, ale również i w okolicznych miastach regionu. Prace przy postprodukcji filmu trwały blisko 3 lata. 7 kwietnia 2014 roku, po długim oczekiwaniu, film zostanie zaprezentowany na premierowym pokazie podczas włoskiego festiwalu. Bari, duże miasto portowe w południowych Włoszech, w regionie Apulia, położone bezpośrednio nad Adriatykiem. Stolica regionu, ważny ośrodek przemysłowy, handlowy i kulturalny, istniejący od starożytności. Znane z postaci świętego Mikołaja, którego relikwie złożone są w romańskiej bazylice San Nicola. Od pewnego czasu jednym z ważniejszych europejskich festiwali filmowych jest Bari International Film Festival, podczas którego pokazy premierowe odbywają się w niezwykłym Teatrze Petrucelli, jednym z największych teatrów operowych we Włoszech. Buongiorno, come stai? Jesteśmy w Bari na festiwalu filmowym, tydzień przed premierą Psiego Pola we Włoszech. Psie Pole we Włoszech ma inną nazwę. Nazywa się Onirica. The title Onirica is much more on the dreamy side of the film. Tytuł Onirica odnajduje się w tej sennej stronie filmu. Ostatecznie czuliśmy, że to dobry tytuł. Słowo to ma bardzo pojemne znaczenie. Głównie jednak oznacza księgę o tym wszystkim, co jest związane ze snami. I think that the Lech Majewski cinema is strictly linked to Italian culture. Myślę, że kino Lecha Majewskiego jest ściśle powiązane z włoską kulturą, włoskimi arcydziełami sztuki, literaturą i oczywiście również z włoskim kinem. Jest powiązane i z Antonionim, i z Fellinim, no i oczywiście z twórczością Dantego. Bardzo interesujące jest to, że uwspółcześnia on te odniesienia tak, że nie istnieją wyłącznie jako cytaty. Majewski tworzy swoje kino, inspirowane twórczością wielkich artystów z przeszłości. Kultura Włoch jest bardzo ważna w jego kinie, co z kolei dla włoskiej widowni jest po prostu wspaniałe. Dzisiaj odbędzie się pierwszy pokaz, narodowa włoska premiera filmu Onirica, tutaj w Bari, w Teatrze Petrucelli, jednym z najważniejszych kin włoskich. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym wydarzeniem. Premiera w Bari jest de facto premierą światową filmu. To niezwykły moment dla każdego twórcy, kiedy dzieło zostaje oficjalnie uznane za skończone. Z pewnością niezwykła chwila również dla Lecha Majewskiego. To cieszy, no bo to jest tak, jak dziecko zaczyna chodzić, czy dziecko po prostu... To jest jakiś moment, kiedy to zaczyna... Przestaje być jakby wewnętrzną pracą, a staje się... Już ta pępowina jest odcięta i film żyje swoim własnym życiem. I would like to invite to the stage my wife, who works with me. And my crew, they came from Poland and they're doing a film on me, a documentary. Grazie, Lech Majewski, a tutto il gruppo. Grazie. Ah.
Congratulations. Thank you very much. Amazing. Gratulacje. To było niesamowite. Czułam, jakbym była wewnątrz filmowego wodospadu. Słyszałam wiele pozytywnych komentarzy o tym, jak współczesna jest to sztuka, o jej dramatyczności. Drama and then theater and the film strikes you right in your heart. Film uderza mocno w głąb serca. Jest niczym eksplozja uczuć. Nie możesz pozostać obojętny przed tym obrazem. Daje ci tak wiele informacji, ale zarazem stawia tak wiele pytań. Istnieje w nim ogromne nagromadzenie symboli i wiele rzeczy do przemyślenia. To naprawdę niezwykle bogaty film. Bogaty zarówno z wizualnego i filmowego punktu widzenia, ale również treść jest wielce stymulująca. Odczuwa się niemalże jej wpływ na swoje życie. Lech Majewski staje się znany we Włoszech, szczególnie po Młynie i Krzyżu, filmie z 2010 roku. Obraz ten, szeroko pokazywany we włoskich kinach, przynosi reżyserowi wyjątkową popularność. Stąd szczególne zainteresowanie wzbudza jego najnowsze dzieło. W chwili przybycia do Bari rozpoczyna się seria spotkań z włoskimi mediami, prasą, radiem i telewizją. W pierwszym tygodniu odbywają się pokazy specjalne z udziałem reżysera. W kolejnym tygodniu film trafia już do szerokiej kinowej dystrybucji. We are going to release the film in Italy on the 17th of April. Przygotowujemy się do wprowadzenia filmu we Włoszech 17 kwietnia. Otworzymy go w mniej więcej 20 kinach. Dzisiaj wieczorem odbywa się premiera. Po niej przyjdzie tydzień wypełniony przede wszystkim pokazami prasowymi filmu. Już jutro wyjeżdżamy do Florencji, gdzie film będzie pokazywany mieszkańcom tego miasta, zarazem domu rodzinnego Dantego. Jesteśmy tym podekscytowani, gdyż dobrze jest znowu mówić o artyście w jego własnym mieście. To będzie bardzo ważny pokaz. Odbędzie się przecież w najważniejszym teatrze miasta. Pokaz we Florencji ma miejsce w jednym z najstarszych kin w mieście, Cinema Teatro Savoia, znanym również jako Cinema Odeon. Wnętrze, zaprojektowane przez Marcello Piacentiniego, mieści się w Palazzo dello Strozzino i pozostaje jednym z najbardziej niezwykłych kin we Włoszech. Pokaz we Florencji jest organizowany we współpracy z La Repubblica, jednym z głównych włoskich dzienników. Kolejnym punktem podróży filmu jest Mediolan, gdzie ma miejsce pokaz dla prasy oraz spotkanie z dziennikarzami i konferencja prasowa. Kolejne dni Lech Majewski spędza w Rzymie, spotykając się ze studentami włoskiej szkoły filmowej Centro Sperimentale di Cinematografia, najstarszej uczelni filmowej w tej części Europy. Dyrektor szkoły chce dać studentom okazję spotkania i rozmowy z Lechem Majewskim. Psie pole to historia Adama, który przeżył wypadek samochodowy, tracąc w nim swoich bliskich. Lekarstwem na wewnętrzne rozbicie staje się dla niego sen, a przewodnikiem poezja Dantego. W filmie dwa światy, rzeczywisty i świat marzeń sennych, przenikają się w wysublimowany sposób. W świecie wizji bohater łączy się ze swoją ukochaną Basią, od której pozostaje oddzielony śmiercią. Świat realny nakłada na jego osobistą tragedię warstwę serii klęsk i tragedii narodowych. Tłem historii i opowieści filmowej Psiego Pola jest miasto, Katowice. Filmowane nocą, wypełnione światłem ulicznych latarni i deszczem, dopełnia wyraźnie swą obecnością klimat filmu. Myślę, że Katowice to wiele intrygujących elementów. Mają swoją tajemnicę, mają swój interesujący i niezwykły klimat. Chciałbym je odwiedzić. Naprawdę bardzo podoba mi się sceneria zawarta w filmie. Film Oniryka Psie Pole rozpoczyna dziś swoją wędrówkę po świecie, zaczynając od Włoch, przez kraje Europy, Amerykę Południową i Północną. Wkrótce zagości także w kraju rodzimym.
24 maja otwarto film w Anglii na pokazie specjalnym w prestiżowej National Gallery w Londynie. Katowice. Miasto jest także na końcu naszej opowieści. To dom rodzinny Lecha Majewskiego. Do niego wraca tym razem, jak i po każdej premierze, myślami, będąc już przy kolejnym filmie.